Dzień dobry, z tej strony Ania Urbańska. Witam Ciebie w kolejny wtorek. I dzisiaj chcę troszeczkę porozmawiać z Tobą o mózgu ludzkim, ponieważ właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Mózgu, a ta wiedza na temat mózgu jest ciągle jakaś taka tajemnicza, ciągle jakaś taka dla wszystkich związana z tematem bardzo skomplikowanym, z tematem neuro. A ja bym chciała bardzo ten mózg odczarować i pokazać Tobie, że on jest taką bardzo mocno rozwiniętą częścią naszej osobowości, czymś, co jest niezwykle istotne, czymś, co jest niezwykle ważne. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale właśnie mózg człowieka powstaje już w 6 tygodniu ciąży, kiedy dzidzia jest w brzuchu mamy. To jest ten pierwszy moment, w którym właśnie tworzy się mózg. I on kształtuje się genetycznie do momentu, kiedy dziecko nie wyjdzie na świat, nie wyjdzie na zewnątrz. Ja nie jestem ani neurologiem, ani osobą, która gdzieś tam zajmuje się grzebaniem w budowie mózgu, natomiast to właśnie wiem, że to właśnie ten czas, w którym właśnie dziecko jest w brzuchu mamy, to jest czas, kiedy ten nasz mózg wytwarza się już na całe życie. Czyli po prostu powstaje nasz pień mózgu, powstaje nasze międzymózgowie, powstaje nasze kresomózgowie i ten nasz mózg już jest wtedy genetycznie stworzony. I to jest ta część naszej pracy, którą z Pawłem na co dzień wykonujemy, bo my właśnie rozmawiamy podczas szkoleń o genetyce tego mózgu i o tym wszystkim właśnie, jak on działa, jak on funkcjonuje. Ale na naszą osobowość składa się jeszcze jedna część i to jest część związana z tym wszystkim, co tworzy się w każdym z nas w momencie, kiedy już na świat wychodzimy. To jest właśnie obszar związany z naszym charakterem i tam na ten charakter mają wpływ wszystkie te czynniki, które są dookoła, nasi rodzice, nasi znajomi, nasi przyjaciele, nasza rodzina, brat, siostra, wszystkie te osoby, które cały czas z nami przebywają, cała nasza edukacja, każda przeczytana książka, każdy obejrzany film, spotkanie z drugim człowiekiem, to wszystko wpływa na nasz charakter. A nasza osobowość jest połączeniem właśnie tej genetycznej strony, czyli tego naszego mózgu, który składa się z trzech elementów, z pnia mózgu, międzymózgowia i kresomózgowia, a z drugiej strony właśnie z naszego charakteru, czyli z tej czystej karty, którą sobie zapisujemy każdego dnia, no po to, żeby rozwijać swój charakter. To trochę tak jak kupujemy komputer i przychodzimy do domu, włączamy ten komputer do prądu i on w tym momencie uruchamia swój system operacyjny. I to jest właśnie genetyka naszego mózgu. A z drugiej strony mamy do czynienia właśnie z naszym charakterem, czyli z oprogramowaniem, czyli wszystko to, co w ten komputer wgrywamy. No i tak właśnie wygląda nasza osobowość. Proste dla mnie, proste. Ja dzisiaj zaczęłam rozumieć dzięki tej wiedzy, jak to właśnie jest, że część rzeczy to są takie rzeczy, które są moją naturą i nic z tym nie zrobię. I to jest właśnie genetyka naszego mózgu. A z drugiej strony mam możliwość rozwijania siebie, zmieniania swoich nawyków, uczenia się nowych rzeczy, bo to jest mój charakter, który cały czas się zmienia i cały czas się rozwija. I podobnie jest u każdego z nas. I to, jak mawia często mój znajomy, który mówi, że 95% ludzi to są nosiciele mózgu, a tylko 5% użytkownicy. Chcę, żeby przyświecało Ci przez cały tydzień mózgu, cały miesiąc marzec i najlepiej, żeby w ogóle już Ci przyświecało. Więc zachęcam gorąco do używania mózgu, korzystania z tej wiedzy i subskrybuj nasz kanał, oczywiście, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, a tydzień mózgu zapowiada się naprawdę interesująco. Poniżej masz wszystkie informacje w tej materii. No i mam nadzieję, że będziesz z nami, będziesz nam towarzyszyć właśnie w tym tygodniu, w którym świętujemy obecność i używanie własnego mózgu. Do zobaczenia!